Witam Państwa serdecznie, ja się nazywam Dariusz Krupa i reprezentuję tutaj Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska. To jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego. My w chwili obecnej realizujemy projekt, który nazywa się Dzielnice się liczą i on dotyczy wdrażania w Dzielnicach Krakowskiej budżetu partycypacyjnego. Ciężka nazwa, przełożę to na ludzki język. Chodzi o to, żeby w drodze konsultacji społecznych mieszkańcy mogli współdecydować o tym, na co przeznaczać środki publiczne, część środków, które są Państwa w dyspozycji akurat Rady Dzielnic. My tutaj zapraszaliśmy do udziału Państwa w tym projekcie właściwie 1,5 miesiąca temu. Już wysłaliśmy takie pierwsze zaproszenia na spotkanie, które odbyło się w miasta Krakowa, dlatego że partnerem tego projektu jest oczywiście miasto Kraków. Jest także Stowarzyszenie Opus oraz Biuro Inicjatyw Społecznych. Tam akurat nikogo z Państwa nie było, dlatego też pozwoliłem sobie dzisiaj tutaj przyjść i przedstawić jeszcze założenia tego projektu. A chciałbym też zapytać, czy Państwo taką informację otrzymali, czy była może jakaś dyskusja tutaj wśród Państwa na temat właśnie udziału w tym projekcie? Nie znam. Zarząd dostał takie informacje na... To znaczy, ta informacja, przepraszam, mogę to potwierdzić i rzeczywiście tutaj powiedziałem pani Marii i panu Jaroszowi, ale też nie wiedzieli na ten temat, no więc to dobrze, że pan przyszedł, żeby wytłumaczyć, bo też dostałem rzeczywiście, pani Małgosia przysłała, ale... Na moment problem, że wszyscy dalej dostali, że nie wiedziałem o tym. Ponieważ my mamy takie zaproszenie, które państwu wysłaliśmy też mailowo, ja pozwolę sobie przekazać, akurat mam mniejszej ilości kopii, bo tylko 8. To, że też a, sesję 28 lutego to wtedy mieliśmy sesję tak naprawdę i rozumiem. I może dlatego wtedy było jakieś spotkanie właśnie ze skarbnikiem miasta, potem było spotkanie w sprawie tego projektu. Proszę Państwa, jakby to wyglądało? To znaczy w chwili obecnej ta rekrutacja dzielnic, dlatego że nasze środki, zasoby też osobowe, zasoby finansowe pozwalają na to, żeby przeprowadzić ten projekt w trzech dzielnicach. To jest projekt absolutnie pilotażowy. On w Krakowie jeszcze nie był realizowany w innych miastach Polski. My się wzorujemy troszeczkę na Łodzi, dlatego że w Łodzi akurat ten budżet był wdrażany też w dzielnicach. Czyli tak samo jak tutaj w Krakowie my sobie założyliśmy. Teraz tak, więc w chwili obecnej trwa rekrutacja tych dzielnic, natomiast te konsultacje społeczne z mieszkańcami planujemy rozpocząć w maju. To będą dokładnie 4 spotkania konsultacyjne, w ramach których mieszkańcy będą współtworzyć się, będą tworzyć pewne projekty, na co przeznaczyć te środki finansowe, które by Państwo wyznaczyli w ramach tego budżetu partycypacyjnego. Ostatnie spotkanie konsultacyjne to by było głosowanie, w ramach którego mieszkańcy właśnie podjęliby decyzję, który z tych projektów wdrożyć w życie. Chodzi tutaj oczywiście o rok następny, bo to chodzi o wpisanie tego do projektu budżetu na 2014 rok. Jeżeli tak, to otworzymy dyskusję na ten temat, żeby Państwo dopytywali się, na czym to polega. Bo pan rozumiem, że jest... Proszę bardzo, pan Tomasz Grzyb, bardzo proszę. Znaczy, ja mam pytanie, bo powiedział pan, że mieszkańcy przez głosowanie decydowali. Tak. Być może nie dosłyszałem, ale jest jakaś określona grupa tych mieszkańców, czy jeśli się zgłosi 3000, to te 3000 będzie głosować na... Jeżeli się zgłosi 3000, to już mówię. Należy do Państwa decyzji, należy na jakim obszarze, czy całej dzielnicy, czy określonego osiedla, akurat ten budżet obywatelski realizować. Konsultacje społeczne są konsultacjami otwartymi, to znaczy każdy może wziąć w nich udział, natomiast doświadczenie w innych miastach, w tym Łodzi, wskazuje na to, że takie konsultacje bierze udział około 50 osób. W głosowaniu bierze udział więcej osób, to już jest ponad 100. My postaramy się też wdrożyć metody głosowania elektronicznego, nie wiem na ile to będzie skuteczne, to się jeszcze zastanawiamy. Pracujemy też w takich grupach roboczych, które te wszystkie kwestie są jeszcze też ustalane. Tak, żeby rzeczywiście udział w tym głosowaniu wzięła jak największa liczba osób. Czy decyzja o ewentualnym podjęciu jakiejś inicjatywy będzie konsultowana w tak szerokim gronie i liczy pan Państwo na to, że zostanie podjęta jedna decyzja przez jak największą liczbę osób? Tak, liczymy na to, że zostanie podjęta decyzja. Ja rozumiem, że pan się obawia tego konfliktu interesów, tak? Które się pojawią. Znaczy, ja myślę, że po prostu przy tak dużej grupie obawiam się, że jak znamy... Znaczy, by dostać w ciągu tych trzech spotkań... Naturę Polaka, dwóch ich jest na 4 zdania. Dokładnie tak. Znaczy, na tych trzech wcześniejszych konsultacjach społecznych oni będą, ci mieszkańcy będą tworzyli te projekty, które będą przegłosowane właśnie tylko przez ostatniego głosowania. Więc oni będą mieli już gotowy zasób akurat projektów, nad którymi mogą pracować, na które mogą głosować. My postaramy się też przyjąć... To się sprawdziło w Łodzi i my byśmy bardzo chcieli też to przyczynić w Krakowie.
żeby nie było tak, że pojawi się jakaś grupa interesu, która będzie chciała głosować tylko i wyłącznie na swój własny projekt, bo na przykład będzie miała silniejszą siłę przebicia, zgromadzi więcej osób, żeby to było głosowanie proporcjonalne. Rankingowe, przepraszam. To znaczy takie głosowanie, które będziemy wskazywali nie tylko na lepszy projekt, ale też projekt wyznaczyć pewną kolejność tych projektów. O tych, które podobały nam się najbardziej, do tych, które podobały nam się najmniej. Przykład ludzki wskazuje, że dzięki temu udało się też wykluczyć takie projekty i dzięki temu systemowi głosowania, te, które właśnie miały największą siłę przebicia, czy największą tutaj grupę orędowników. Ale chcę powiedzieć Państwu jeszcze, że te projekty, które były zgłaszane w innych miastach, są projekty, które doskonale wpisują się w potrzeby mieszkańców, bo to mieszkańcy sami je tworzą, one odpowiadają na potrzeby mieszkańców. W zasadzie są to projekty, które wielu radnych dzielnic w Łodzi stwierdziło, że oni także je zrealizowali, tylko nie wiadomo, czy w tym konkretnie czasie, ale sam fakt, że oddają tę decyzję w ręce mieszkańców, że to mieszkańcy współdecydują, powoduje, że oni dzięki temu są lepiej zintegrowani i też mają takie poczucie sprawczości. To znaczy, jeśli można... Proszę bardzo, pan radny Ruszkowski. No co, to jest jakby powielanie rad dzielnic. To jest kolejna jakaś formacja, która podziela. Proszę pana, przecież my, jako wybierani w wyborach większościowych używana, jesteśmy jakby przedstawicielami danej społeczności. I jeśli ktoś coś chce, to my tutaj walczymy o tą społeczność, czy o obrócy jadłowskie, czy o jakiś chodnik, czy jakieś rzeczy. Mieszkańcy nam przekazują, bo jesteśmy tam na miejscu, bo mieszkamy w danym okręgu. I nam przekazują, my to tutaj robimy. Po co ta wasza inicjatywa, proszę pana, do czego, po co to powielanie? Jeśli macie taki pomysł, proszę pana, jest pan eleganckim mężczyzną, proszę pana, może pan, inteligentny, może pan startować w wyborach do Rady Dzielnicy? Zapewne sądzę, że pan się dostał, to pan może wstać. Po co powielać to, po co powielać tysiące tych rzeczy, bo się tego nie rozumiem. Po co to robić? Jak jest to? Nie, tak, oczywiście. Ja wiem, że państwo w chwili obecnej mają też dyżury, prawda, w ramach których mieszkańcy mogą przyjść i zgłosić swoje własne postulaty. Ale mam prośbę, nie przerywajcie. Tutaj chodzi też o to, proszę państwa, żeby udział takich konsultacji było więcej osób niż tylko kilka czy grupa osób, która akurat przyjdzie na dane, bo tutaj się kształtują też pewne postawy i pewne propozycje wśród mieszkańców. Ja chcę powiedzieć tak, ten projekt nie jest po to, żeby państwo odbierać jakiekolwiek kompetencje, bo to nie temu ma służyć. Wręcz przeciwnie, to ma wzmocnić państwa kompetencje. Te konsultacje służą też pewnej edukacji. Niech mieszkańcy dowiedzą się, czym zajmuje się Rada Dzielnicy, jakie ma kompetencje, bo często nie zdaje sobie z tego sprawy, że na przykład nie dysponuje własnym budżetem, tylko realizuje pewne środki jako plan priorytetów, czyli wskazuje tylko priorytety do realizacji. Niech dowiedzie się właśnie, w jaki sposób jest szacowany budżet dzielnicy. Niech zacznie ze sobą współpracować. Bo proszę zwrócić uwagę, jak do państwa przychodzą i o tym często słyszymy, jak przychodzą mieszkańcy na dyżury, czy właśnie spotkać się z państwem, to często prezentują taką postawę roszczeniową, tak? Natomiast w ramach tego projektu proszę zwrócić uwagę, że oni muszą odpowiedzieć na problemy, które spotykają w swojej własnej dzielnicy i stworzyć coś konstruktywnego, czyli całkowicie zmiana myślenia, prawda, takiego roszczeniowego właśnie do konstruktywnego, żeby coś zaproponować i współpracują ze sobą. A państwo jako osoby, które będą, znaczy mam nadzieję oczywiście brać udział też w tych konsultacjach, będą mieli szansę zaprezentować się właśnie jako specjaliści, jako osoby, które na co dzień realizują takie projekty i są w stanie odpowiadać na te potrzeby mieszkańców. Chodzi też o to, żeby państwo po prostu też lepiej poznali się mieszkańcy. My, powiem szczerze, przed tym projektem zrealizowaliśmy takie badania ankietowe, były zrealizowane we wszystkich dzielnicach Krakowa, wszystkich 18. I te badania nie napawały optymizmem, bo na przykład tylko 10% osób wskazało, że interesują się sprawami swojej dzielnicy. Garstka osób potrafiła składać w ogóle jakiegoś radnego ze swojego z nazwiska, prawda? Czyli nie wiedziała, garstka wiedziała, gdzie jest siedziba swojej własnej rady dzielnicy, więc też jest, znaczy ten projekt, który my przygotowaliśmy, jest odpowiedzią właśnie na takie zapotrzebowanie, żeby ludzie właśnie dowiedzieli się w końcu o tym, jakie są kompetencje, jakie są role rady dzielnicy i poszczególnych rad. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Może pozwólmy komuś innemu jeszcze zadać pytanie, proszę. W jakich kwotach jest mowa, na przykładzie Łodzi? Jakie tam kwoty były przeznaczone na tym projekcie? Znaczy, w Łodzi są troszeczkę inne rozstrzygnięcia. Tam jednostkami pomocy, czyli nie są dzielnice, tylko są osiedla. One są różne powierzchnie, bo tam jest przewyźnie, w akurat zależy się od mieszkańca. Więc tymi środkami, które dysponowały do osiedla, były niekiedy duże, niekiedy małe, to zależało właśnie od wielkości tej dzielnicy. To były finanse rzędu kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przy czym zdarzały się też takie osiedla, które oddawały całe swojego budżetu do dyspozycji mieszkańców. To były niewielkie środki, bo ta dzielnica, które te osiedle dysponowały niewielkimi środkami, ale oddali wszystko do dyspozycji.
Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Jarosz. Ja właśnie chciałbym sprostować pańskie złudzenia. Bo tutaj no, ja, pani radna Nadurska upominała się o dyżury, ja upominałem się o dyżury, takich dyżurów w naszej Radzie nie ma. Przepraszam, jeszcze raz. Ja upominałem się o to, żeby no, podać na stronie internetowej, to po wielkich bojach na stronie internetowej jest, ale walczyłem też, żeby w tym kurierze no, Pińczyckim, na który jest wydawane kilkanaście tysięcy, żeby podać nazwiska i okręgi. Ale się nie doczekałem tego i nie wiem, czy się doczekam do końca kadencji, czy się nie doczekam. Nie, no musi być adwokatem. To już jest, ale niech pan skończy. To już jest przesadne ja, coś takiego. Więc mieszkańcy się nie interesują, bo to jest 12% naszej dzielnicy brało w ogóle udział w wyborach do Rady Dzielnicy. Ja przepraszam, a to adwokatem trzeba powiedzieć, no panie radny, bardzo jest mi przykro, że pan takie rzeczy opowiada i to publicznie. Trzeba brać odpowiedzialność za to, co się mówi, bo pierwszą osobą, która powinna tutaj realizować pana postulaty, powinna być pana osoba. Czyli podać dane na stronę, żeby pan był dostępny, a pan tego nie zrobił na stronie. A jeżeli pan wnioskował o dyżury, to proszę powiedzieć, jaka była odpowiedź na temat dyżurów, pełnienia dyżurów w Radzie. Proszę powiedzieć. Bo pan powiedział, że wnioskował pan o to, że pan miał możliwość pełnienia dyżurów. Tak to dobrze zrozumiałem? No tak, no i zgłaszałem postulat, żeby tak, radni jak mogli pełnić dyżury. No i pan dał propozycję. Kiedy pan chciał dyżurować? No ja każdy pierwszy poniedziałek mogę sobie dyżurować. No, A teraz taki pan jest chętny do dyżurowania. A innym radnym pan w ogóle nie... Ale to nie jest moja rzecz, żeby każdemu nakładać obowiązek dyżurowania, bo uważam, że każdy radny mieszka w swoim okręgu. Jeżeli chce dyżurować, to nigdy nikomu nie odmówiłem, że chciałby pełnić dyżur tylko wtedy, kiedy ewentualnie jest albo członek zarządu, bo chodzi o bezpieczeństwo rady, albo komisja, bo jest wtedy ewentualnie możliwość korzystania z biura, albo pracownik rady. Nigdy nikomu nie odmówiłem. Także bardzo proszę nie mówić, bardzo się cieszę, że się to nagrywa, bo trzeba weryfikować pewne rzeczy, to, co się mówi do ludzi. Panie radny, z całym szacunkiem. Ja nie mówmy nieprawda. Na stronie, to kurierze dyżurów, kiedy będzie? Kiedy będzie? Ale co będzie? W kurierze Bieńczyckim opublikowana lista radnych i okręgów. Kurierze Bieńczyckim, przepraszam. Ja przepraszam. Bardzo proszę. Lista radnych i okręgów. Pana Wodza, proszę. Dopień pana wypowiedzi, już nie chcę go nawet komentować. Przypominam państwu pierwszy numer w tej kadencji, gdzie prezentowaliśmy wszystkich radnych. Jest jedna dziura, ja puszczę tutaj dla gości, żeby państwo sobie przypomnieli, pan, który się wypowiada, nazywa się pan Jan Jarosz Piotr. Proszę bardzo, proszę sobie zobaczyć, kogo brakuje na tej liście. I to jest Kurier Bieńczycki, nasza gazeta. Jak pana mogą po nazwisku, mogą pana nie skojarzyć, a po zdjęciu już bardziej. Pan radny Adam, bardzo proszę. Pan radny Jarosz, czyli ten pan, już kilkakrotnie z takimi właśnie zapytaniami wychodził tutaj na forum rady. Za każdym razem odpowiedź pana przewodniczącego była, kiedy pan tylko chce, może pan mieć dyżur. Nigdy dotąd pan nie zaproponował żadnego terminu. Pan tylko pyta i ma pretensje o to, że pan nie ma dyżuru. Nie wiem, czego pan nie rozumie. Radni powinni mieć dyżury. Kto jest chętny z radnych do protokołu? W każdym numerze Kuriera Bieńczyckiego powinien być wykaz radnych i okręgów. W każdym numerze. Nie tylko zdjęcie pana przewodniczącego. Ale przepraszam, jest przez cały czas strona internetowa, na której widać wszystkich radnych, wszystkie okręgi. Pana uwaga została uwzględniona i na stronie internetowej jest lista. Ale to nie uwaga, była tylko decyzja, proszę włożyć i pan. Ja przepraszam. Adwokat. Przecież jest wykaz dyżurów w każdej gazecie. To pan nie wie o tym? Ale czyich dyżurów? No tych, którzy dyżurują. Pan się zgłosił kiedykolwiek wcześniej, przed dzisiejszym dniem do dyżuru? Ja to nie wiem. Niestety, no są dyżury, niestety pan nie... zarządu, a radnych nie ma. A to niech pan zobaczy, czy... Nie no, przedtem pan Boskowski mówił, że się ktoś kompromituje, to pan, tak jak pan się kompromituje, to jeszcze nikt tutaj na tej sali. Jeszcze raz, panie przewodniczący, żądam, by w każdym numerze Kuriera Bieńczyckiego był wykaz radnych i okręgu. Dziękuję, przyjąłem. Dziękuję bardzo. Czy pytania są do naszego gościa? Do naszego gościa, tak? Nie są, panie. To, przepraszam, pan Piotrek do naszego gościa?
Pan radny tak, pierwszeństwo. No bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie, bo to termin złożenia tego formularza jest do jutra. Czy możemy go wydłużyć jeszcze, prawda? Żebyśmy dzisiaj też po sesji byśmy na tym porozmawiali jeszcze wśród radnych i dobrze, ten termin wydłużyć jeszcze. Ja mam takie pytanie, do kiedy Państwo potrzebują czasu. Bo my nie potrzebujemy, żeby Państwo na tym poziomie przyjęli uchwałę, ale nam zależy tylko na to, żebyśmy otrzymali taki formularz tutaj zgłoszeniowy od Państwa, no tylko że tam też jest wpisana akurat propozycja kwoty, więc rozumiem, że Państwo też potrzebują to ustalić. Ja myślę, że no, dobrze, do kiedy Państwo potrzebują czasu? Bo ja chciałbym też, żeby te zasady były równe w stosunku do wszystkich dzielnic, prawda? Dzielnice miały do 22, my już takie zgłoszenie otrzymaliśmy, więc też chciałbym być w porządku w stosunku do innych dzielnic. Znaczy, ja mogę powiedzieć tylko moje zdanie. No ja osobiście mam wrażenie, że nasz poziom demokracji nie jest jeszcze przygotowany do tego. Choćby, ja rozumiem, ale przygotowujemy to na poziomie tutaj dzielnicowym. Jak widać, skutki są różne, a tworzenie tego, to jest takie moje prywatne zdanie, nie jako przewodniczącego, gdzie no, trudno jest dzielić pewne pieniądze w sposób taki, gdzie przychodzi jakaś inna grupa ludzi i decyduje o czymś. Ja nie mówię, że odbiera kompetencje, bo mam powiedzieć, że to wzmacnia, ale z drugiej strony sam podział tej nawet niewielkiej kwoty może być bardzo problematyczny, bo trzeba do tego tematu zaprosić ileś tam ludzi. Ci ludzie naprawdę muszą się wykazać bardzo dużą wytrwałością do realizacji, prawda, danego zadania. Wydaje mi się, że łatwiej będzie zrealizować potrzeby mieszkańców przez ręce radnych, mówiąc im o tym, albo spotykając się, albo tak jak powiedziałem, przesyłając do nas informacje, bo w większości to, o czym Pan powiedział, te roszczeniowe rzeczy, to tak jest, ale nie do końca, dlatego że wiele sytuacji, które mają miejsce u nas w dzielnicy, są pokazywaniem problemów. Pokazywanie problemów uważam za coś dobrego, dlatego że jeżeli ktoś widzi problem i nie jest obojętny, jest to bardzo dobra reakcja. I nasza reakcja na takie zgłaszanie jest po prostu taka, że szukamy rozwiązań, żeby ten problem w jakiś sposób rozwiązać. I na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że to jest inaczej. Dla mnie jest to trudne, dlatego że ja jestem za tym, żeby ludzie jak najbardziej aktywnie włączali się, prawda, w pracę na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Tylko nie wiem, czy ta forma akurat jest dobra. Ja się w samorządzie, za przeproszeniem, przez 13 lat spotykam z różnymi formami. I wiem, że część ludzi jeszcze nie dorosła do tego, żeby w taki sposób traktować, bo ma przecież Radę Dzielnicy i nie korzysta. Jeżeli nie korzysta, nie korzystając z tego, co to jest Rada Dzielnicy, czyli ten niższy szczebel samorządu, to tworzenie jeszcze niższego, mam wrażenie, że mogłoby się w jakiś tam sposób wywrócić, a nie chciałbym teraz eksperymentować na etapie, jakbym powiedział, przekazywania jakichś środków, bo nie ukrywam, mamy wiele problemów z realizacją normalnych zadań, które są prowadzone przez radnych i przez ludzi, którzy do radnych trafiają. I branie sobie kolejnego zadania, ja osobiście uważam, że jest dla mnie przynajmniej trudne. Jeżeli mogę odpowiedzieć, to też nie polega na tym, że będzie tworzona jakaś jeszcze niższa struktura. Tylko chodzi o to, żeby one były elementarne, żeby one się uzupełniały. Ona musi się stworzyć. Przepraszam, ci ludzie muszą się jakoś zrobić. Czyli ona się musi stworzyć. Ci ludzie będą musieli mieć jakąś lidera, który będzie ich tam w jakiś sposób prowadził. Bo nikt sam od siebie kwotę, ilość osób, 50 osób, to naprawdę jest bardzo dużo. Nie jest takie. Ja powiem tak, no, że oni będą pracowali jak najbardziej w grupach. To nie jest tak, że 50 osób będzie pracowało nad jednym projektem, tylko zazwyczaj jest tak, że grupa 3 osób, które pracują nad jednym projektem i zgłaszają potem ten projekt pod głosowanie. To jest cały proces, który trwa kilka miesięcy. Ja bym. No bo pan tutaj mówi, że mamy te obawy. Wskazuje na to, że tu chodzi głównie o aktywizację obywateli, tak? Żeby oni oczywiście na podkoniu pewne trudności realizacji tego, ale właśnie też o to chodzi, żeby oni się postarali, bo dzięki temu poczują większą odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie. Ale wiele czasu trzeba poświęcić, żeby jakiś projekt zrealizować. I teraz ja myślę sobie tak, że ciężko ludzi zaprosić do nawet aktywności ruchowej, bo ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego, żeby robili to systematycznie. A co dopiero do takiego tematu, który niekoniecznie jest związany ze sportem, ale jest związany ze spotkaniami, prawda? Czyli rozumie pan, trzeba się spotykać, trzeba być konsekwentny, bo na którymś miejscu się. Przykłady, które ja wskazuję, że to jest możliwe, że cała grupa kilkudziesięciu osób rzeczywiście spotyka, tworzy te projekty. Dosyć czego. Jeden z elementów, proszę pana, jest tutaj oczywiście weryfikacja formalno-prawna. Czyli oni tworzą projekt i oddają się też do odpowiedniej jednostki operacyjnej. Zazwyczaj jest to ZIKIR albo ZISKAN, czy to nie?
żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ten projekt nadaje się do realizacji. Więc przed podjęciem głosowania, czy dodatkowo będzie taka weryfikacja formalna. One się mogą te projekty pobierać na szybko, prawda? I co wtedy? Wtedy będą Państwo mieli najlepszy przykład tego, że realizują poprzednie szlaki. Tak? Przepraszam, ja mam. Ja mówię za siebie, ja mam. Dobrze, ale żeby nie przepraszam, bo ja nie chciałbym, żebyśmy zdominowali naszą sesję tylko tą jedną sprawą. Jeżeli nie będzie, pan się zapytał o ten. Ja osobiście nie będę wypełniał tej ankiety, ale jeżeli ktoś z Państwa chce, to proszę podnieść rękę i ewentualnie powiedzieć, jaki termin Państwa satysfakcjonuje. Pan Kamil? Ja, jeżeli można było... Konsultacje. Kiedy konsultacje? Jak długo? Nie, wydaje się tam tego, jakby można było tak samo tego przez weekend, na poniedziałek, prawda, termin wydłużenia od tego. No dobrze, tylko ja powiem tylko jeszcze jedno, bo pan przewodniczący zagrał przeciwnie. Znaczy ja nie tyle, że chciałbym się aktywnie być przeciwny, ja po prostu się wstrzymam, prawda? Bo my byśmy też chcieli, jeżeli otrzymamy oczywiście takie zgłoszenie, żeby to mniej więcej odpowiadało w jakiś sposób akurat stanowisko całej Rady, prawda? Myśmy też podali spotkanie się z taką sytuacją, żeby Państwo zgłoszenie przyjmiemy, a korzyści podczas najbliższej sesji Rady Państwo odrzucą w ogóle taką. A, czyli to musi być zgoda. Jeżeli wchodzimy, to wchodzimy. Jak nie wchodzimy, to nie wchodzimy. Czyli ja myślę, że porozmawiamy dzisiaj. Będziemy mieli pewnego rodzaju możliwość zabrania. Jeszcze pan tutaj jest gość. No ja o budżecie partycypacyjnym ja już słyszałem, bo jak było miasteczko, to tam studenci tym się zajmowali, tam pracownicy UJ-u, socjologii, no to nie w Polsce, tylko w innych krajach też. I proszę pana, ale no, ja na przykład tutaj jako jedyny co od kilku lat przychodzę, bo no, nie są ludzie zainteresowani, budżet miasta też był. To chyba sam byłem na budżecie, nawet chyba radny. Kogo to mnie interesuje? Ale czy nie powinien pan po prostu w pierwszej kolejności wystąpić do mieszkańców i im to powiedzieć? Bo po prostu to by musiało iść od samych mieszkańców, czy oni by się tym zainteresowali, czy oni to odjęli, no bo oni nie dostaną 270 zł więcej, tylko muszą to robić społecznie. No i proszę pana, i w ogóle miałbym taki wniosek, żeby w ogóle raz w roku zrobić takie spotkanie Rady Dzielnicy 16 Wilczycy dla mieszkańców dzielnicy i przedstawić wszystko. No, czy festyn robimy? Raz robimy festyn z mieszkańcami i to jest właśnie święto dzielnicy. Ale ja nie mówię o zabawie, tylko mówię o tym, żeby zrobić taką, przedstawić swoją działalność, coś my zrobimy, jakie mamy plany, ile pieniędzy wydaliśmy, ile idzie na, tutaj na te biuro, ile idzie na pieniędzy na tutaj na wszystkich radnych. Tak, i tutaj jak my działamy. Ale to wszystko jest. Spotkanie zrobić z mieszkańcami. I to im przedstawić. Tak, mamy 45 tysięcy mieszkańców, byłoby ciężko znaleźć taką halę, żeby wszystkich chętnych zaprosić, ale te wszystkie informacje, o których pan mówi, są dostępne dla ludzi, którzy się tym interesują. No proszę pana, to taka to tyle. Mówimy, że 45 tysięcy i to jest dla pana wytłumaczenie, żeby nie mieć z ludźmi kontaktu, no to jest marsz taki, że tu nikt nie przychodzi, bo nic nie może załatwić, jest lekceważony. I po prostu radni robią to, co chcą, w ogóle się nie przejmują, tak jak Rada Miasta, tak jak ten system. Ten system jest całkowicie niedemokratyczny i ludzie tu po prostu są traktowani jak pionki. I tylko się mówi, że jest tyle ludzi, nic się nie da zrobić i lepiej nic nie róbmy, tylko się robią jakieś kręgi interesu i zaczynają swoje sprawy. Tak jest. Ja zawsze mówię, że każdego po owocach można poznać i rozumiem, że pana po owocach można poznać, Radę Dzielnicy też można rozliczać po owocach, czyli po tym, jak rozwiązujemy problemy, które załatwia dzielnica. Ja myślę sobie tak, żeby króciutko już, żeby pana... I tylko żeby zamknąć, nie wiem, czy pan Adamy chciał, później pani Aksamit i na końcu pan Wieńczycki, zamykam listę. No to przepewnie nie zauważyłem. To jeszcze pan Buczkowski i zamykamy listę osób, które zadają pytanie. Mam tutaj pytanie z materiałów tutaj, które pan dostał. To jest takie zdanie. Otóż warsztatów konsultacyjnych w każdej z trzech dzielnic zorganizowane zostaną pikniki i tak dalej. Czy to znaczy, że państwo adresują ten program do trzech dzielnic, czy szukacie trzech dzielnic? Szukamy, znaczy oczywiście chętnych jest więcej, to już wiemy. Natomiast już jest więcej niż trzy dzielnice. Jak powiedziałem na początku, na
nasze środki, też zasoby osobowe, zasoby finansowe pozwalają na zorganizowanie tego w Czechnica. Doszliśmy do wniosku, że w związku z tym, że to jest program pilotażowy, tak? On do tej pory nie był realizowany, że będzie to ileś wystarczająco. Jeżeli chodzi o pikniki, one będą rzeczywiście organizowane przez nas, to też odpowiedź do pana, że przewidujemy taką formę, żeby rzeczywiście włączyć tych mieszkańców, żeby wcześniej poinformować o tym, że będzie budżet obywatelski i to będzie robione właśnie w formie pikników, na to są przeznaczone środki z naszej strony. A to w takim razie, czy jeśli macie przeznaczone, rozumiem, gdzieś na 3 dzielnice, rozumiem mniej więcej, a tu jeszcze piszecie, że planujecie nagłośnienie promocji akcji, tak. To będzie kosztowało. Czy wystarczy wam w takim razie pieniędzy na więcej? Mamy też oddzielne środki przeznaczone na promocję, na wydruki plakatów, ulotek. Natomiast też promocję liczylibyśmy na państwa wsparcie, chociażby biorąc pod uwagę, że dysponuje państwo gazetką dzielnicową. I z takiej informacji też chcielibyśmy, żeby państwo zamieszczało. Dziękuję. To ja tylko tyle powiem, że ja czytałam dostaliśmy na maila. Zastanawiałam się nad tym i ja mam raczej takie zdanie, że no nie bardzo znajdziemy aktywnych mieszkańców, bo mam już doświadczenie, że angażują się. Ale nie dają im szansy. Nie dają im szansy, bo na przykład systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach robionych przez spółdzielnię mieszkaniową, które były rok w rok i naprawdę tam byli zawsze tylko przedstawiciele i ewentualnie był tak, i radni, przedstawiciele, policja i nie było żadnych mieszkańców z boku. To przez 8 lat chodziłam, prawda, też na takie spotkania i wiem jak jest. Tutaj nieraz są organizowane z różnych okoliczności, to osoba ewentualnie wnioskująca jakiś problem i grupa tych osób. Ja bym dała mieszkańcom szansę, zresztą na początku mojej pierwszej kadencji próbowałam nawiązać w różny sposób. Przez listy, przez jakieś swoje ulotki, czasopisma. Nie ma odzewu, także odzew jest tylko wtedy, jak się komuś jakieś konkretne zadanie nie podoba. Ale wcześniej nie ma odzewu, żeby wyjść z propozycją. Mało tego, nawet nauczyłam się na przykładzie, że miałam bardzo dużo sprzeciwów, jak podspółdzielnia robiła przed blokiem parking, pamiętasz? Bardzo dużo sprzeciwów, po czym teraz osoby, które się podpisały na nie, właśnie w pierwszej kolejności nie tylko korzystają z tego parkingu, co walczą o miejsca uprzywilejowane. Nie da się po prostu wychodzić do tłumu moim zdaniem, bo każdy ma inne zdanie, nie ma kompromisu, nie przychodzą, naprawdę tak jest i to też właśnie wygląda w odzwierciedle, że nie ma też nawet frekwencji, prawda, więc ja bym na razie nie eksperymentowała, może właśnie doświadczenie wasze jest dobre, innych środowiska. Na razie nasze środowisko nie jest, nie wiem dlaczego, ale nie jest do tego ani przygotowane, ani otwarte. Chciałabym, żeby było inaczej, ale nie zmienimy tego tak teraz. Może to trzeba zrobić płynnie, inaczej. Może przygotowywać i pisać coś, zachęcać, znaleźć odzew i dopiero uczestniczyć. Jeżeli to by zapodobał też troszkę odwagi, tak? Bo nasze doświadczenie wcale nie jest inne, ono jest bardzo podobne. Ale takie konsultacje są społeczne, między innymi po to, w tym celu, które pani wspominała, żeby ci ludzie nauczyli się też współpracować ze sobą i dyskutować ze sobą. I to jest niebywały walor właśnie samej konsultacji społecznej, prawda? Natomiast my mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, przewidziane środki na to, żeby dotrzeć z informacją do mieszkańców przez takie bardziej też atrakcyjne formy właśnie zorganizowanie pikników. A same warsztaty, same te spotkania się konsultacyjne będą prowadzili specjaliści, którzy mają doświadczenie prowadzenia tego typu konsultacji. To będą osoby, które realizowały już projekty w Łodzi, właśnie w tej dzielnicy. Więc one mają doświadczenie, wiedzą, z czym się będą musiały zmierzyć. Przy obszarze wiele rzeczy będą przerobiały na nowo tutaj w Krakowie. Ale tak jak mówię, takie zapewnienie specjalistów z naszej strony jak najbardziej tak. Dziękuję. Rozumiem, że za pana Wińczyckiego będzie pan... Przepraszam, najpierw może pan Buczkowski, a później będzie pan. To znaczy, proszę pana, tak jak wcześniej już zabierałem głos i mówiłem, że po prostu uważam, że to jest powielanie kompetencji rady. Jestem tego samego zdania, co pan przewodniczący jednak tutaj, że też się wstrzymam, jeżeli będzie coś takiego głosowane, bo proszę pana, to jest powielanie, to jest powielanie. To są pewne instytucje, że tak powiem, już umocowane prawnie i po co powielać kolejną jakąś, to jest coś takiego jak powstałem jakieś tam, prawda, to jest taki jakby przeciąg, czyli według mnie, proszę pana, mówiąc szczerze, to robicie sobie taki przeciąg do polityki większej, prawda, że chcecie się pokazać, zaistnieć, proszę pana, to jest moje zdanie, niech pan pozwoli, że mogę mieć swoje zdanie, prawda, to jest moje zdanie, proszę pana, że w ten sposób robicie, a zatem po co robić tą całą sytuację i tak trzy tylko dzielnice mi pan wchodzą tam, prawda, po co to robić? Jeżeli możecie w wyborach, za dwa lata są wybory, proszę pana, w 2014, prawda, więc możecie wystartować i reprezentować ludzi. Także tutaj nie widzę problemu. Jeszcze jedno pytanie mam tylko, kto was finansuje, proszę pana, bo macie jakieś tam pieniążki.
No nie, niech pan odpowie. No, dlaczego pan nie radna? Ja aspiracje akurat politycznie nie mam, po prostu zapewnia. Jesteśmy stowarzyszeniem obywatelskim. Dostajemy dofinansowanie z Fundacji Jurzyska Rachowego, który rzeczywiście wdraża takie programy właśnie. Jasne, a jakim budżetem państwa, jako wy, dysponujecie z tegoż właśnie Stefana Batorego? Jakim budżetem i ile wam daje pieniążki na tą działalność wasze? No, w zasadzie bezwyroczny na rok, ile macie przewidziany budżet? Jaki budżet? Tego bym panu w chwili obecnej nie mógł powiedzieć, trzeba by było zapytać panie.